Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Bon kompleks na pasożyty jelitowe. Witam Państwa po raz kolejny. Dzisiaj temat, który wraca temat, który wraca szczególnie jesienią, gdy dzieci idą do przedszkola, mianowicie temat pasożytów jelitowych, zwanych też robakami jelitowymi. Te pasożyty bytują szczególnie u przedszkolaków, dlatego że dzieci, małe dzieci, mają kontakt ze sobą bezpośredni, poprzez zabawki, no, wkładają je do ust czasami i nie da się w zasadzie wyplenić pasożytów jelitowych u małych dzieci w wieku przedszkolnym. To znaczy, uda się je wyleczyć, ale one wracają za chwilę. Zatem Preparaty ziołowe są tutaj dobrym rozwiązaniem, dlatego że można je stosować często, można profilaktycznie. One są zazwyczaj bezpieczne, nie ma działań niepożądanych. Ale też pamiętajcie Państwo o diecie, tam zawsze tutaj ojciec Grzegorz sroka zalecał kieszoną kapustę, kminek, takie po prostu rzeczy, które poprawiają florę jelitową. Natomiast z preparatów ziołowych przede wszystkim na czoło wysuwa się orzech włoski, jego jego naowocnia, Także takie surowce jak bylica piołun, bliza pospolita, liść papai, o, oraz olejki eteryczne, to Kminkowy, koperkowy, anyżowy, goździkowy, cała taka, taki zestaw tych, tych produktów i ten, i ten taki preparat, który zestawienie, które my używamy w naszym centrum zielarstwa, jakże Grzegorza państwo widzicie na na ekranie. I to jest ciekawe, że nie stosuje się tego często i dać długo. Stosuje się to przez okres gdzieś tygodnia, potem robi się przerwę, znowu tydzień, i można tak, taką ewentualnie po jakimś czasie powtórkę zrobić. Więc to jest pierwsza jakby kwestia. Można oczywiście stosować dłużej, jeżeli ktoś ma jakieś wyjątkowo trudne do wyleczenia pasożyty. Drugim surowcem zielarskim, który też ma znaczenie i chyba jest takim podstawowym nawet, to jest czarnuszka siewna. I nie tylko chodzi o olej z czarnuszki, ale także o macerat, dlatego że tam ona ma w swoim składzie saponiny, które działają przeciwrobaczom. Natomiast olej z czarnuszki siewnej ma liczne badania pokazujące iż działa on przeciwrobaczo. Można oczywiście uzupełniać dietę tym olejem, stosować go łyżeczką, ale jest on dość gorzki, dzieci nie tolerują takich smaków. Yy, więc yy, tu się świetnie sprawdza olej szczarnuszki siewny. I my też używamy w naszym Centrum Zdrowia i i Józefa Grzegorza preparatu, który ma ten olej czarnuszki. Ważne jest, żeby on był w kapsułkach, yy, bo wtedy jest hermetyczny i wtedy ilość olejków eterycznych jest zachowana. Yy, dlaczego jest tyle surowców? Dlaczego my stosujemy taką koncepcję terapeutyczną w leczeniu yy, pasożytów i profilaktyce? Dlatego, że to nie jest tylko le leczenie jednego rodzaju pasożytów. Pamiętacie, są pierwotniaki, takie jak lambia, są obleńce, takie jak offsik czy glis Ludzka. Są płazieńce, takie jak ta tasiemiec, są też y, te pasożyty same w sobie, mają też bakterie, więc surowce zielarskie muszą działać szeroko spektralnie. Poza tym pamiętacie Państwo o tym, że y, często y, taka sytuacja, czyli, czyli robaczyca prowokuje objawy alergii, zaburza trawienie i zioła muszą działać w całości na wszystkie te, całą te spektrum objawów, które, które ze szafą pasożyty niosą. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Vernicabon Complex na pasożyty jelitowe.